Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki. Jestem y, właścicielem przychodni medycyny pracy i odpowiem Ci na pytanie, które zadała mi internautka. Y, Podeprę się tutaj jej wiadomością, jej mailem. Dzień dobry. W kwietniu tego roku y, podczas rutynowej kontroli policji drogowej stwierdzono w moim organizmie amfetaminę. Zabrano mi prawo jazdy na okres 6 miesięcy. Termin ten mija jutro. W celu odzyskania prawa jazdy niezbędne okazały się również badania, które przeszłam. Natomiast, aby je uzyskać fizycznie i przedłożyć w starostwie, mam jeszcze uzupełnić tę ocenę terapeuty uzależnień, czy wykazuje cechy osoby uzależnionej, i czy w tej ocenie powinno się mnie skierować na terapię. Czy jesteście Państwo w stanie wydać mi taką ocenę? Pozdrawiam. I tutaj, żeby było jasne, w przepisach wprawdzie pisze, że taką ocenę może wydać lekarz lub y, certyfikowany terapeuta uzależnień, ale lekarz to nie oznacza każdy lekarz, np. lekarz medycyny transportu czy medycyny pracy, taki jak ja, tylko musi to być lekarz psychiatra. I to samo dotyczy również y, tych terapeutów uzależnień, czyli nie np. każdy psycholog, tylko certyfikowany terapeuta uzależnień. I tutaj wydaje mi się, że Wąb w miarę uczciwie postąpił wobec tej pani, czy tego pana, a mianowicie yy, poprosił o opinię terapeuty uzależnień lub lekarza psychiatry. Czy ta osoba jest osobą uzależnioną? I sprawa jest prosta. Jeżeli ten terapeuta napisze, że jest osobą uzależnioną, czy w twoim przypadku ty jesteś osobą uzależnioną, no to niestety czekać rok terapii. Natomiast no, nazwijmy to, jeżeli użyłeś tą amfetaminę, czy ten. Preparat, jakikolwiek by to nie był, okazjonalnie z głupoty, przez przypadek i osobą uzależnioną nie jesteś, to opinia negatywna o tym uzależnieniu daje ci szansę na przejście badań i odzyskanie prawa jazdy. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Muszę się pochwalić, że po raz kolejny odezwała mi się jakaś tam yy, Ra, rozgłośnia radiowa, stacja radiowa, i chcą, abym tam uczestniczył w jakimś tam krótkim, krótkim wywiadzie. Może nie tyle wywiadzie, co yy, programie typu jakaś tam muzyczka, yy, jakiś temat związany ze wzrokiem kierowców i moje jakieś tam wrzutki prawda do muzyki prawda będzie to też prowadzone z jakimś profesjonalistą który więcej ma tam obeznania z radiem także jeszcze raz jeżeli oglądasz w, już poza premierą to skomentuj tutaj pod wideo tam gdzieś subskrypcja kanału tam gdzieś kolejny filmik i pamiętaj o jednym: no nie używaj różnych dziwnych dragów, jak jeździsz samochodem. No niestety różne koszty ciężko odzyskać to prawo jazdy, ciężko przejść badania lekarskie dużo zamieszania, dużo mitręgi no ale to, jak to mówią, mądry Polak. Po